Panie marszałku, Wysoka Izbo, ta nowelizacja ustawy ma na celu przedłużenie możliwości zgłaszania kopalń węgla kamiennego do likwidacji. W uzasadnieniu przyznajecie, że wydobycie węgla w Polsce przestaje być rentowne. Sprowadzacie coraz więcej węgla z Rosji. Dlaczego nie słuchacie ekspertów? 4 lata temu przyjęliście ustawę praktycznie likwidującą możliwość powstawania nowych elektrowni wiatrowych w Polsce. Już wtedy mówiłam, że to krok w złym kierunku. Ceny prądu bardzo szybko rosną. Od stycznia Polacy mogą zapłacić za prąd nawet o 40% więcej. To wina polityki energetycznej rządu PiS. Zbyt późno dochodzicie do wniosku, że w energetyce trzeba odejść od węgla. Zmarnowaliście 6 lat waszych rządów. Zapłacą za to Polacy. Co z zapowiadaną nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej? Miała być przyjęta przez rząd w drugim kwartale. Mamy koniec trzeciego kwartału, a projekt dalej leży w szufladzie. Pani poseł Zofia Czernow.